po spacerku? Ja byłam ciekawa naszego pierwszego spotkania. Byłam ciekawa, czy będzie nas mnie zaczepiać. No i zaczepiała mnie. W różny sposób, z różnym skutkiem, ale ja też zgłębiłam wiedzę na jej temat i nie pozostanę jej dłużna. Na pewno będzie działo się więcej. Marta próbuje tak odciąć się od tego wizerunku, na którym się wybiła. Ja próbowałam zagadywać i rzucać jakieś tematy i myślałam, że tam rozwiniemy tą dyskusję. Natomiast Marta bardzo mało odpowiadała. Wkurzyło mnie to, że poszła na wywiady i tam za moimi plecami zaczęła mówić różne nieprzyjemne rzeczy na mój temat, jakieś plotki. I chciałabym, żeby powtórzyła mi to w oczy. I Bandura tutaj zadzwonił, że włodarze próbują się ze mną skontaktować, bo wypadł rywal Pasutowi i w sumie się dogadaliśmy w 5 minut i wszystko było klepnięte. I on jest obojętny, sobie przygotowuje co chce, mnie tam za dużo rzeczy nie rusza i jeżeli by coś było w stronę ewentualnie moich bliskich, czyli mojej na przykład dziewczyny, nie? Chciałbyś być na miejscu Agaty, kiedy on się ogląda za każdą babą, kurwa, którą mija? Chciałbyś być na miejscu tych dzieci, które czekają na telefon od taty? Tak, osoby, która ma tyle za uszami, to chyba jeszcze nie było i to nawet nie jest, kurwa, dla mnie śmieszne, nie? Ja nigdy nie wiem, czy Robert mówi na serio, czy mówi na żarty. Jesteś kurwą z TikToka, to mów po prostu o mnie jako o sobie, a nie o mojej dziewczynie. Ty jesteś jakiś przyjebany? Czy ale to ty jesteś przyjebany, bo złego słowa nie powiedziałem o swojej dziewczynie. Staram się być neutralny, ale po tym, co on powiedział, to mnie rzeczywiście wkurwił. Przepraszam! Czcigodność człowieka by się przydała, ale nie ma. Znaczy, ja po prostu mylnie pomyślałem, że skoro żartujemy sobie od pierwszej sekundy, kiedy się widzieliśmy na wszystkie tematy ciężkie, no to żartować można. Myślałem, że po rzuceniu żartów, po tych samych tekstów na konferencji, jak będą podobne na okej, że to będzie okej, ale okazało się, że może przekroczyłem granicę, a tak naprawdę mi się wydaje, że im wolno, a mi nie, tak. Walczyłyśmy z tymi samymi rywalkami, takie same rezultaty, ale to już jest inna historia, także nie ma co patrzeć na tamto, co było. Skoro Ewa uważa, że jestem niedruchana i to jej siedzi w głowie, to może świadczy o tym, że to właśnie ona jest niedruchana, a raczej niedojebana. Ja rozumiałem, że to są żarty, ale trzeba pamiętać o tym, że żarty też trzeba umieć przekazywać, a on tego nie zrobił w poprawny sposób i jest mi on totalnie obojętny. Mam jego wyjebane. Bandura nas oszukał, zabrał pieniądze. Nie mamy kasy, ja nie opłaciłem mieszkania za luty, mamy eksmisję, mamy się wyprowadzić razem z Agatą. Jak się troluje, to się cały czas uśmiecha, żeby ludzie wiedzieli, że żartujesz. Rzyganie, lizanie sobie stóp, przebieranie statirówkę. Są pojedyncze wybryki, on ma bardzo poważny wizerunek do obronienia i w ogóle się nie dziwię, że się tak zbulwersował. Ponoć im ciężej na treningach, tym lżej na walce. Tam jakby była długa wiadomość, ale na koniec było, że chuj mu do dupy, czy go jebać. Zostało wyświetlone nieodpisane. W sumie to nie wiem, bo ja do tej pory ich miałem za gości, którzy właśnie uczą ludzi dystansu do siebie, ale widzę, że... Ktoś atakuje mnie, no to Bandura odpowiada, jak ktoś by atakował Bandurę, to też mi odpowiedział. Taki był cel tych żartów, żeby zagotować Bandurę, ale jeżeli taki jest efekt, to zajebiście. Ale najpierw mister delikatny, a potem pomyślimy.
Właśnie zostałem pochwalony przez Mateusza Gamrota, także... A kiedy ty się odpalisz? Może my zaczniemy walczyć w autobusie, co? Nie bądź, stare baby. I dał mi dodatkową motywację, więc sam sobie zjebał. Po tej walce wracasz do sanatorium. Pojebie. Dymy złe. Żarty złe. Rażenie się prądem.